Bardzo nam się ta droga podoba. Ten odcinek pomiędzy Kutaisi a Cchatubo. A przy okazji pokazuję wam pięknie tą szybę, która nikomu nie przeszkadza jak na razie. Ani kierowcy, ani nam. Cześć. Cześć! Z tej strony, jak zawsze, adminki waszego najbardziej ulubionego fanpage'a Krusiński po polsku, Nini i Maja. Dzisiaj jesteśmy w takim mieście, który się nazywa Cchatubo. Zawiera te taka wszystkie dziwne litery gruzińskie. Cchatubo, tak. Jakieś 20-30 km od Kutaisi. I możecie z Kutaisi mniej, dojechać, tak, mniej. O tak. W każdym razie bardzo blisko się znajduje. Bardzo blisko? Możecie maszutką. 10 km tak. Od Kutaisi. Możecie przyjechać maszutką, zapłacicie 1,20 lari za taką wielką przyjemność. I po co dzisiaj tutaj jesteśmy? To jest Cchatubo, to jest miejsce, które jest znane przez jego wody mineralne lecznicze. Tak? Tak, i to tak. Ogólnie teraz to też jest taki kurort, tutaj są duże sanatoriów jest dużo, ale w każdym razie czasy świętości tego miasta przepadają na czasy Związku Radzieckiego. Dokładnie, to właśnie też trzeba powiedzieć, że tak naprawdę Cchatubo ma bardzo długą historię, bo jeszcze w 20 latach, 20 wieku tutaj zaczęła się rozbudowa infrastruktury turystycznej, budowanie łaźni na tych źródłach wód mineralnych. Ale wiesz co, mogę przerwać, tak? Przepraszam, możesz? Ale ogólnie to, że tutaj są takie fajne wody, odkryli jeszcze wiele wieków. No tak, to oczywiście, że tak. Chodzi o to, że tutaj były wody, oczywiście na terytorium Gruzji wszyscy znali, no tak, ale w tamtych czasach, jak mogli, to w XI wieku jakoś używali tych wód. Tak, ale to nie było takiej nowoczesnej infrastruktury, która jest potrzebna dla ludzi cywilizowanych, więc w XX wieku tutaj zaczęli budować. No i chyba najbardziej rozwiniętym uzdrowiskiem z Cchatubo było w 50-tych latach, kiedy tutaj przyjeżdżało bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi, naprawdę z Rosji bardzo dużo. Z całego Związku Radzieckiego. Nawet istniała taka kolej, która łączyła Cchatubo i Moskwę, więc no wyobrażacie sobie, jakie znaczenie miało to uzdrowisko dla całego Związku Radzieckiego. No. I tutaj teraz jesteśmy w tym parku. Ogólnie teraz jesteśmy w centralnej części miasta i widzicie sami, słyszycie jakieś tutaj jakaś cisza. Po prostu spokój, to jest miasto dalej od cywilizacji, od wszystkiego. Nawet bardzo mało ludzi tutaj mieszka praktycznie. Dzisiaj mam wam te puszczone, bo to jest bardzo taki, ciekawe. To są bardzo ciekawe i koniecznie musicie zostać z nami. Dotrwać do końca. Cywiczne. Idziemy do parku. I właśnie to jest taki park. Jesteśmy w tym parku. Chcemy zrobić malutki spacerek, żeby wam pokazać, jak jest tutaj ładnie. Patrzcie, jakie są tutaj drzewa i kolory. Tak, kolory właśnie, bo możemy powiedzieć, że dzisiaj mamy grudzień. Jest nie? Grudzień, połowa grudnia. Naprawdę to jest szok. I takie kolory. W sumie pogoda nam się trafiła. Tak. Ogólnie, jak poszukamy na przykład jakiejś informacji na temat Cchatubo, bardzo dużo piszą o tym, o tej świętości, że kiedy w czasach Związku Radzieckiego. A my chcemy wam powiedzieć, że tutaj, nawet do dzisiaj, może wszystko wtedy upadło, ale teraz Gruzja bardzo szybko się rozwija, tak. Więc między innymi tutaj sanatoria, więc jeżeli szukacie jakiegoś miejsca, to najbardziej polecamy. To nie jest tylko opuszczone budynki Cchatubo, tylko luksusowe sanatoria. Oczywiście, tutaj można znaleźć i hotele, i sanatoria bardzo też różnych kategorii, bo też można znaleźć takie domowe pensjonaty, hostele, i też można znaleźć hotele takie bardziej eleganckie, luksusowe. Naprawdę na gust każdego człowieka coś się znajdzie. Ogólnie chcę powiedzieć, że każde sanatorium ma jakiś numer i pod jakimś numerem można było leczyć jakieś tam choroby. Inne choroby. A powiem wam, że za chwilę podejdziemy, jeszcze tam pokażemy, ale tutaj jest sanatorium numer 6, który został budowany jakby specjalnie dla Stalina. I teraz zagadka dla was. Co mogli tam lecieć w Łosi? Macie swoje wersje? Dopiszcie. Po co Stalin leczył się w Cchatubo? Co mu dolegało?
Pokażemy Wam zarówno te nowe sanatoria, takie bardziej luksusowe, jak i stare. Więc wszystko przed nami. Tą fontannę radziecką. Tutaj pan, którego widzimy, to jest postać takiej, taka opowieść jest, utwór literacki. Nie wiem jak to jest po polsku, ale po gruzińsku to jest Przysada Mokmys i Gawi. Czasami ludzie się mylą i myślą, że to jest Richard Tigris się skórze, a tak naprawdę to są dwie różne opowieści. Dokładnie. No. W ogóle dotarłyśmy do centrum tego parku, gdzie wszystkie te różne łaźnie są zbudowane i tutaj jesteśmy przy takiej głównej i największej. To jest łaźnia numer 6, czy tam źródło numer 6. I patrzcie jak wygląda, to jest zdecydowanie największe tutaj, największe źródło w tym parku w ogóle w Skaltubo. No i ciekawostka jest taka, że ta łaźnia była kiedyś nazywana łaźnią Stalina i specjalnie była zbudowana dla Stalina, dlatego właśnie z takim rozmachem była budowana, więc widzicie jakie to jest wszystko ładne, eleganckie, duże kolumny, białe kolory, więc no, wejdziemy zaraz do środka. Tak, zaraz do środka, mamy dla Was tam jedną bardzo fajną rzecz. Napisy w trzech językach. Widocznie turystyka się rozwija tutaj. Patrzę w środku też. Mimo tego, że teraz to się tutaj jest wyremontowane już. Tak. Nadal. Dobra, i tutaj. Patrzcie. Autobus przybył. Autobus próbuje się po polsku. Autobus przybył. Czyli jak na początku dni nie powiedziała, tutaj dużo turystów przyjeżdżało z Moskwy i z różnych krajów, czy różnych przystanków jakby. I tutaj są też zaznaczone. I tutaj EMO jest jakby podświetlone. I tak samo było jak na przykład z metalurgii przyjechał ktoś albo z tej stacji Imerety. To się wyświetlało. I to jest fajnie. Ogólnie takich śladów radzieckich jest w Gruzji coraz mniej. Mimo tego, że naprawdę czas Związku Radzieckiego dla Gruzji, jak teraz sobie patrzymy, było dosyć ciężkie były. Takie ślady są fajne, historyczne. To bardzo fajne. Ja osobiście bardzo lubię. Dobra, tutaj pani nadchodzi nowy rok, więc panie tutaj chcą stroić. Stroić się nazywa po polsku. Chońkę, tak. Więc nie przeszkadzamy im. Nie przeszkadzamy. Dobra, popatrzcie. Pięknie. Żeby udowodnić Wam, że to nie jest tylko stare, opuszczone uzdrowisko radzieckie, pokazujemy Wam takie może nowe wejdziemy do środka? Centrum. Może nie wolno, ale co tam? To mi... O Boże, jak ładnie to wszystko wygląda. O Jezus. O, jeżeli jesteście miłośnikami luksusów, to... To luksus możecie w Skoltu po prostu. Ale powiem Wam, że... Pachnie wodą. Tak, jakiś zapach jest bardzo... Aparat nawet jest tutaj, żeby doładować telefon. I taka fajna blinda i wszystko. Ludzie dobra, obsługa idzie, więc możemy stamtąd spadać. Ale widzicie, jak bardzo ryzykujemy, żeby pokazać Wam, jak to wszystko wygląda. W każdym razie jest to wszystko bardzo ładnie. Wszystko fajnie urządzone. Urządzone to chciała co tak, ale wiedziałam. Z drugiej strony musimy pokazać Wam tutaj piękną muzajkę. Muzajka się nazywa, nie? Chyba, która na pewno nie była stworzona w 2000 wieku. Leć w 20. Wiecie co, jak mniej więcej kojarzycie jakieś budynki właśnie takie podobne radzieckie, to wiecie, że to jest bardzo radziecki styl. Taka mozaika to jest... Matka, jak ładnie możemy zrobić sobie zdjęcie na profilowe na Facebooka. Jak wspominałyśmy o tym, że w Skaltubo są niektóre takie opuszczone, stare sanatoria, które w Związku Radzieckim były bardzo ładnie rozwinięte, było bardzo ogólnie ładne, bardzo dużo ludzi tu przyjeżdżało, ale potem niestety po upadku Związku Radzieckiego też upadła jakaś konkretna część, tak, tej całej infrastruktury. I teraz jesteśmy przy właśnie takim sanatorium, który, no jak widzicie, jest w takim stanie, jakim jest. No właśnie, mogliby tutaj jakiś film horror nagrać. Aż, o Jezus. Ogólnie chodzi o to, że tutaj nie uwierzycie chyba, ale mieszkają. Jak wiecie tak, w Gruzji pod koniec lat 80., na początku lat 90. była wojna domowa i dużo osób musiało, niestety mamy dużo uchodźców wewnętrznych, ci, którzy musieli opuścić Abchazję i po prostu oni się rozeszli, mieszkają do dzisiaj do różnych części Gruzji, między innymi niektórzy przyjechali do Skaltubo, oczywiście po prostu weszli, jakby zajęli te miejsca, te opuszczone budynki, tam gdzie kiedyś były sanatoria.
No i tutaj jak przed chwilą, jak byłyśmy tutaj, jakaś rodzina, trójka, starsza pani, tak, młody chłopak i małe dziecko weszli tutaj. Więc bardzo możliwe, że tu mieszkają. Niestety nadal są takie rodziny, więc no, trzeba z tym się liczyć. Możemy zerknąć, jak to wygląda w środku. Tak to wygląda. No. No. Nieopuszczony budynek. W poprzednim przypadku, jak pokazywałyśmy poprzednie sanatorium, znaczy mam pewność, że to było sanatorium, co prawda nie wiemy same tutaj, co się znajdowało tutaj w tym budynku, ale podejrzewam, że tutaj też tak samo. Sądzę, po tych ruinach był to bardzo ładny budynek, bo patrzmy, jakie tak. Są ładne kolumny i tam nawet mała fontanna była. Ale naprawdę to jest jakieś 100 metrów od tego budynku, więc po prostu to jest Kartu, bo jest tak dla mnie miasto kontrastów jednocześnie. Tak. Bo wiesz, z jednej strony masz opuszczone budynki, z drugiej strony masz takie luksusowe sanatorium, jak na początku pokazywałyśmy. No i teraz i ogólnie tak mało ludzi, to mi się podoba. Jezus. To w sumie wygląda na taką łaźnię. Bo jest, są takie tak, kafelki. Tak. Charakterystyczne właśnie. Ładnie. Aha, i patrz się. O, właśnie coś odkryliśmy jeszcze lepszego. Ej, wiecie co, my też tu jesteśmy pierwszy raz, więc tak naprawdę... Aha, to już na pewno, patrz tak, się. To już na pewno tutaj w ogóle wody mineralne to na 1000%. Patrzcie, jakie fajne coś. Patrzcie, jaki basen. To jest historia, moi drodzy. Dokładnie historia. Wyobraźcie sobie. Ciekawe, co ci ludzie, którzy przyjeżdżali tutaj, co by powiedzieli teraz, gdyby widzieli, w jakim stanie są miejsca. Czy kiedyś... Zratowali swoje zdrowie. Dobra, możemy iść dalej. To naprawdę jest ładnie. Patrzcie, pokażemy jeszcze raz. Tutaj patrzcie te kolumny i ten na to podwórko. I park oczywiście. Po prostu ja jestem, nie wiem ile razy tu byłam w tym parku, ale cały czas jestem pod wielkim wrażeniem. Jest, patrzcie, jakie kolory. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, tak cicho, spokojnie. Dala od tego wszystkiego, od hałasu. Niestety nadszedł koniec naszego filmiku. I co? Dziękujemy za uwagę. Przyjeżdżajcie koniecznie do Skaltubo. I pamiętajcie, że to jest bardzo dobre miejsce, jeżeli szukacie spokoju, ciszy i patrzcie, takiego spokojnego wypoczynku. Bo tam to jest główna ulica i praktycznie zero ruchu samochodowego. Bo w Gruzji jest tyle, w Tbilisi na przykład jeden na mieszkańca, tyle jest samochodów. A tutaj... Tutaj jest spokój, jest spokój. Cudownie. Kocham Skaltubo. No i pamiętajcie, że ten przepiękny park ze wszystkimi źródłami, które wam pokazałyśmy, jest tutaj. Widzicie tutaj oczywiście zaraz. Oczywiście wejście jest darmowe. To oczywiście. Weźcie sobie rower i przyjeżdżajcie tutaj na wakacjach. Polecamy bez roweru. Dobra, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!